Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, lecimy dzisiaj z unboxingiem naprawdę solidnych paczuszek, które dostałem na testy od firmy Tliplex, za co wielkie podziękowania. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się wyciągnąć materiały na testy. Jak wiadomo, koszt wrzutni i innych materiałów stale rośnie, także to jest na pewno no duże takie wsparcie do rozwoju, dla samego kanału, dla mnie. Nie muszę też inwestować za każdym razem swoich pieniędzy w to. Także wielkie podziękowania. Postaram się na bieżąco te testy wrzucać w ciągu nadchodzących tygodni. Mam nadzieję, że uda się to jakoś fajnie podzielić. Pierwsza kostka od Triplexa już wleciała na kanał, którą otrzymałem właśnie od chłopaków z Odpalaj. Mam też jeszcze Wizeriona, którego kupowałem w ciągu roku, także na pewno też postaram się to dodać. No i tutaj całą resztę będziemy mogli na bieżąco oceniać. Wiem, że jest tutaj kilka naprawdę ciekawych pozycji, aczkolwiek większości nie znam. Całe pudełeczko RAC to nowość na ten rok. Race koloru czerwonego. Naprawdę solidny towar. Nigdy na kanale nie miałem za dużo RAC. Osobiście rzadko z nich korzystałem. Także jestem mega szczęśliwy, że udało mi się 6 sztuk tutaj, jak widzicie, zdobyć. Są to takie metalowe race sygnalizacyjne. Jedną na pewno sobie zostawię na własny użytek, albo 2 sztuki, 4 sztuki postaram się Wam zaprezentować, jak one świecą. Fajne takie plastikowe zbiorcze pudełeczko, także to na plusik. Więcej o samych produktach będziemy omawiać na każdych poszczególnych filmach, także nie będę tutaj za długo przeciągał, bo towaru jest naprawdę bardzo dużo. Także pudełeczko RAC, tak to się prezentuje. Tutaj mamy chyba koszuleczkę od Triplexa. Tak, dokładnie, koszuleczka z logem Triplexa. Fajnie, naprawdę wielkie podziękowania za to. No, myślę, że dla takiego fana pirotechniki to jest fajny gadżet, fajny prezencik. Także dziękuję. To sobie odłożymy. I lecimy dalej. Kolejne pudełeczko RAC. Tym razem kolor biały. Też tutaj otworzę, żeby można się było do tego dostać. Bo są naprawdę szczelnie zamknięte. Ale te zbiorcze pudełeczka plastikowe, powiem Wam, że fajna, naprawdę fajna sprawa. Każdą racę możecie kupić sobie na sztuki, jeżeli nie chcecie sobie takiego całego pojemniczka kupować. Racę też macie dostępne na sklepie Odpalaj. Także możecie tam też złożyć sobie zamówienie na te race. 6 sztuk także w środku. Fajnie to wygląda, naprawdę. I lecimy dalej. Co my tutaj mamy? A, o kurczę, to są Crazy Vipery jakieś. To są takie, z tego co pamiętam, to są takie sznury cracklingowe, trzeszczące. Widziałem kiedyś na filmiku, jak to strzela, także naprawdę fajnie. Sporo tego jest, także może się uda zrobić z tego jakiś większy projekcik. A jedną sztukę przetestujemy na luźno. Bardziej podchodzą pod takie pirobajery, coś też dla młodszych, pod opieką na pewno dorosłych. Fajnie to wygląda, także postaramy się zrobić teścik i może z większej ilości zrobimy jakiś fajny projekcik. Na koniec całe opakowanie zbiorcze, kod produktu TXP789. No i tak to się prezentuje. Tył opakowania jeszcze. Może ktoś sobie chce rzucić okiem. Także cała paczuszka. I tutaj też się jakiś piro
Bayer skrywa. O kurczę, Crazy Mosquitoes. To są takie małe, bardzo fajne pirobajerki, które piszczą i lecą w powietrze. Tak się to prezentuje, Crazy Mosquitoes XP816. Super, naprawdę mega się cieszę. Także zrobimy sobie teścik, zrobimy większą ilość może na jakimś szybkim lącie. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Całe pudełeczko wygląda tak. Fajne takie kartonowe zbiorcze. Nie wiem, ile tutaj jest paczek, szczerze mówiąc. Ale naprawdę powiem Wam, że cała paczuszka 360 gram. Spinner, bączek. Coś na podobę takich cyrkoblitzów starych, aczkolwiek to nie ma efektu na niebie, tylko po prostu taki pisk i w ramach tego właśnie, że się kręci, to się unosi do góry. Także cała paczucha, super, dziękuję. No i tutaj już przechodzimy do kostek. Na początek może tą kosteczkę wyciągnę. Kosteczka Wildfire. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy, kaliber 25 mm, 40 strzałów, TXB-538, 25 sekund, także też dosyć dynamiczna, wydaje mi się. No, będziemy testować, zobaczymy. Kolejna kosteczka na testy, kaliber 25 mm, 60 strzałów, TXB-620, ty tu rządzisz. Naprawdę świetna kosteczka, fajna grafika. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Rok produkcji 2022, czyli stosunkowo dosyć świeża. To była chyba właśnie zeszłoroczna nowość, bo pamiętam, że ta seria z emotikonami była właśnie w zeszłym roku. No i tutaj czas strzelania 40 sekund, także ta na pewno troszeczkę dłużej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w rzeczywistości, jak one się zaprezentują. No i tutaj powiem Wam, że jest coś kątowego. Naprawdę konkret sztuka. The One, 49 strzałów. Widziałem pierwsze testy tej wyrzutni na pokazie Triplexa. Widziałem też filmiki na YouTube. 49 strzałów w kalibrze 30 mm. Kątowe rozstawienie, także naprawdę robi robotę. Zakończona naprawdę gęstym cracklingiem. Jest informacja, którą stroną do widowni, także to na plusik. Świeżynka na ten rok 2023, także no nowość i mam nadzieję, że uda się to szybko nagrać, bo większość pewnie z Was będzie ciekawa, jak ona strzela. Także kończymy pierwszy kartonik, tutaj już mamy wszystko i lecimy z kolejną sztuką. Weźmiemy sobie na początek może ten karton podłużny. Cyk. Cyk. Tak to wygląda. Zaczniemy może od tej mniejszej. A to dobrze znana wyrzutnia Crazy, którą miałem w zeszłym roku w swoim stawie sylwestrowym. Naprawdę kosteczka prezentowała się wyśmienicie. Ona ma też taki układ troszeczkę mieszany. Są strzały proste, są strzały kątowe, są strzały proste. Finał jest kątowy. Kaliber, z tego co pamiętam, to był 25 mm. Nie, przepraszam, 30 mm, 1,2 cala. Także 30 mm. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku. 27 strzałów. No, kosteczka, pamiętam, że bardzo mnie zachwyciła wtedy. Jest też informacja, którą stroną do widowni. Ląd podstawowy, tylko ląd podstawowy. I tak się prezentuje. Kolejna sztuka, którą mamy, to wyrzutnia od Triplexa.
Tutaj coś się z niej sypie. Chyba musiała dosyć mocno oberwać. Będę musiał ją później zobaczyć. Wyrzutnia Ola, 80 strzałów, kaliber 20 mm. No i tak jak tutaj możecie zauważyć, jest też mieszana taka sekwencja, strzały proste, strzały kątowe. Także zobaczymy, 41 strzałów, ten XB541. Będę musiał później po unboxingu otworzyć sobie tą folijkę z dołu, bo coś w niej grzechocze. Nie chciałbym, żeby później na filmie coś się niespodziewanego wydarzyło, także zobaczę. I lecimy z kolejnym zestawem z dołu. Wyrzutnia. Stardust. 20 mm, 100 strzałów w takim prostokącie. Tak się prezentuje. 45 sekund strzela, 20 mm. TXB357. Też ma strzały kątowe, też ma strzały proste, czyli taki mieszany układ. Może być fajna do jakiegoś mini pokazu. Zobaczymy. Lącik podstawowy i lącik rezerwowy. Odłożę sobie na tą stronę. Także z tego kartoniku mamy wszystko i został nam taki najmniejszy kartonik, który był właśnie doczepiony do tego. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. O. Tutaj mamy wypełnienie i jedna kosteczka Xtreme kaliber 30 mm. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie 30 mm i albo 25. Bo już tak na pierwszy rzut oka powiem wam, że nie widzę kalibru tutaj, może gdzieś jest schowany pod tą etykietą. No ale to mówię, data produkcji 2022, całą recenzję kosteczek zawsze przed filmem będę wrzucał, przed filmem pokazowym, także zobaczymy, jak to się zaprezentuje. Tak to wygląda, poukładam wszystko, zrobimy małe podsumowanie tych wszystkich zbiorów. I zakończymy ten unbox, żeby nie był za długi, bo i tak widzę, że już 12 minut, także robimy podsumowanko. Tak wygląda całość. Naprawdę bardzo dużo materiału w najbliższych tygodniach pojawi się na kanale. W firmie Triplex dziękuję za zaufanie, można tak powiedzieć, za to, że przysłali mi tak wyjątkowe rzeczy na testy. A Was, o co mogę prosić? No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy macie może jakiś plan na zrobienie projektu z tych pirobajerów. Jeżeli macie jakieś pomysły ciekawe, dajcie znać. Na pewno będę rozważał i właśnie przy teście z nich na pewno postaram się to ująć, żeby to wszystko wykorzystać. Całość wygląda naprawdę obiecująco, także zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Triplexa. No i co? Zapraszam Was do śledzenia kanału, bo jak widzicie naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy i nowości. Także łapeczka w górę i dziękuję wszystkim za oglądanko. Siemano!